Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Epnes, a to jest długo przeze mnie oczekiwany, więc z wieloma problemami przyjęty i nie wiem, czy jest nagrany. Jeszcze sobie nie do końca nagrany. Fallout 4. Niezmiernie się cieszę, że mogę go nagrywać. Miałem drobne problemy, bo go i później dostałem. I później jeszcze miałem problemy ze stabilnością tej gry na moim komputerze. Bardzo się bałem o to, że nie będę w stanie go nagrywać. Ale zainstalowałem sobie jakiegoś tam nieoficjalnego patcha, który troszeczkę poprawia FPS-y oraz zmniejszyłem tekstury ziemi. Znaczy, nie tyle co zmniejszyłem, co ściągnąłem sobie po prostu niższe tekstury ziemi. Nie wygląda ta podłoga aż tak źle, myślę. Więc tak, zrezygnowałem z pokazywania wam samego początku, bo byłoby to mega nudne. Jesteśmy gdzieś tak mniej więcej w niecałych 2 godzinach gry. Mam drugi level. Pokażę wam specjał. Moje specjały wyglądają w tym momencie tak. Inteligencji mam +1, bo wziąłem coś takiego, co się nazywa specjał dla ciebie. To jest, jeżeli po wyjściu z kryptu wrócicie tak jakby do swojego domu i tam jest taka książeczka, którą weźmiecie, możecie sobie dać 1 punkt. Ja sobie go dodałem właśnie w inteligencję. Statystyki wszystkie na 3. Zresztą zwinność na 8, inteligencję na 5, teraz ją zwiększyłem właśnie tym na 6. I finalnie percepcję chcę mieć na 4. Dałem sobie w tym momencie na 3, ponieważ wcześniej grałem, żebyście rozebrać, zobaczyć jak to wygląda. I wiem, że jest bardzo szybko do zdobycia Bubblehead z percepcją. Jak wyglądają ten... Znaczy, powiem może jak ten... profity, jakie chcę wziąć, dlaczego tak, a nie inaczej wybrałem specjały. Jako pierwszy wybrałem samotny wędrowiec. Nie lubię grać z kompaniami. W Mass Effectie było troszeczkę inaczej, tam jakoś nie było wyboru, tam to było trochę inaczej zorganizowane. Gry typu Fallout wolę grać sam. A tutaj na 40 levelu zdaję 25% mniejsze obrażenia, też sami dostaję 30% mniejsze obrażenia, muszę więcej udźwignąć. Bardzo fajny perk, dlatego charyzma jest na 3. Zresztą odmawiać od tego, bo akurat to wziąłem. Jeżeli chodzi o siłę. Siły 3, bo jest zbrojnicz, możemy sobie ulepszać pancerz. Percepcja. Finalnie na 4, ponieważ można otwierać lepsze zamki. Masowo musi być dodatkowo karabinier, czyli karabiny nieautomatyczne, czyli to, w co chcę iść w tej grze. Mam nadzieję, że shotguny też się zaliczają na karabinów nieautomatyczne, bo nie znalazłem sobie nic innego jak strzelby. To raczej nie, to też raczej nie. Ja, jeżeli chodzi o wytrzymałość, trzy wytrzymałości. Twardziel, dodatkowe, odporność na fizyczne, plus życie daje na moc, dodatkowe 60 HP-ków plus regeneracja. Jak najbardziej spoko. Jeżeli chodzi o charyzmę, to właśnie to. Są ten wędrowiec. Plus dodatkowo się nad tymi dwoma zastanawiam. Szczególnie to inwestowanie jest bardzo ciekawe. Dalej, inteligencja. To nie mam pojęcia, co to jest, ale sanitariusz. Więc mocniej nasz leczy, szybciej, więc całkiem spoko. Znawca spluw, czyli upgrade broni palnej. Hacker też może być przydatny. Plus dodatkowo nauka, czyli kolejna... znaczy 6 poziom inteligencji odpowiada nam naukę. Czyli właśnie możemy... znaczy nowy dostęp, dostęp do modyfikacji zaawansowanych i do broni energetycznej. Czyli chodzi o zręczność, to standardowo pistolety, karabiny automatyczne, skradanie się jak najbardziej, pieskowy dziadek. Przypuszczam, że wyciszona broń zdaje większe obrażenia, plus jeżeli podchodzimy do świątej osoby, zabijamy natychmiast. Ja przypuszczam, że będę korzystał z tego. O ile w innych grach nie lubię się zbytnio skradać, to gry Bethesdy typu właśnie Skyrim, typu Fallout, to lubię być takim asasynem z bronią dystansową. Nie zabijać po cichu. Kobieta czynu, jak widzieliście, gram łapką. Jak najbardziej dodatkowy regen punktów akcji, bardzo miło. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy ninja, czyli jak atakujemy z ukrycia, zdajemy większy damage, oraz zwinne rączki, czyli szybsze przeładowanie.
Tutaj nic więcej ciekawego nie ma. W szczęściu wziąłem 3 dla krwawej jatki. Po prostu masowy perk w każdym falaucie dla mnie. Dodatkowe 5% obrażeń sprawi, że wrogowie będą czasem eksplodować w chmurze mięcha i juchy. Nie da się trafić tam komoczną. Oczywiście te 5% obrażeń to jest dla mnie takie te, ale bardziej mi się podoba, jak się po prostu przeciwnicy tak rozrywają mega. No dodatkowo jeszcze takie fajnie to się rozwija, później mamy dodatkowe 10%, dodatkowe 15% oraz na 4-poziomowym perku mamy szansę, że jeżeli przeciwnik wybuchnie, to może to spowodować wybuch pobliskich wrogów. Już to całkiem spoko. Pozostałe są raczej takie średnie. Jak już mówiłem, bardziej, przepraszam za mikrofon, bardziej interesują mnie karabiny nieautomatyczne, shotguny. Jeżeli chodzi o karabiny nieautomatyczne, to raczej coś a la karabin samopowtarzalny, jakiś Winchester, coś w ten deseń, ale też jakiś karabin właśnie myśliwski, jakiś karabin snajperski na większy zasięg. Na razie zbyt dużego wyboru nie mam, mam z uzbrojenia pistolet i dwururkę. Tyle nam się starczyć. Wybór na razie nie kombinuję. Jesteśmy jakieś jak już mówiłem, niecałe 2 godziny gry. To jest miejsce startowe, to jest krypta. Jestem w tym momencie w postój ciężarowy jak Red Rocket, który już oczyściłem. I idziemy do Concordu. Ja ten etap już zrobiłem, po prostu chciałem wam pokazać, sobie przypomniałem, że zapomniałem ustawić zmniejszony poziom trudności. Pokażę wam tą grę na trybie normalnym, normalnie gramy na trybie przetrwania, ale wiem, co mnie czeka, że tak powiem. Co typ jest tutaj masz? Steampack, bierzemy. Samą grę gram różnie z tą kamerą, raz tak, raz tak. Jeżeli o to chodzi, to mamy naszych pierwszych przeciwników. Bardzo fajnie wybuchają. Czym się różni tryb normalny, tak na dobrą sprawę, od... Ja nie będę podnosił. Czym się różni tryb normalny od trybu przetrwaniowego, albo inaczej, co daje nam tryb przetrwaniowy? Otóż w trybie przetrwania my sami zadajemy znacznie mniejszy damage, bodajże 2 razy mniejszy damage niż normalnie, a przeciwnicy biją w nas 2 razy mocniej. Czyli różnica damage'u między wami, czy mną, a graczem, a przeciwnikiem jest 4-krotna różnica. To jest to całkiem sporo, tak szczerze mówiąc. O, dobre słowa, czy czerwona bandana. Jako ze skórkami. Nie jesteśmy w stanie otworzyć. Możemy sobie wziąć czerwoną bandanę, goble spawalnicze i... Tyle! Jak nasza postać wygląda. Chowamy broń na oczywiście RC. Okularki są fajne, bo dają nam plus 1 do percepcji. Jeżeli chodzi o bandanę, to nie daje nam nic. Zaściągniemy sobie to na razie. Nie wiem, gdzie jest czerwona bandana. Czyszczę może twarz mojej postaci, to jest, to nie wiem, czy ktoś jest zainteresowany, wygląda mniej więcej tak. Czyli tak, w miarę standardowo. Dobra. Idziemy. Widzę, że troszeczkę przycina, ale nie jest to problem. Coś spadło na ziemię. Co to jest? Aha, kruk. Dobra. Kruk mnie nie interesuje. Zupełnie. Idziemy do Concordu. Tutaj widzimy się, tam coś strzela, więc to mnie interesuje na razie. Przeszukujemy domek, do którego może wejść. Nie do każdego domku możemy wejść. Z jednej strony troszeczkę szkoda, z drugiej strony gdy nie miałbym przeszukiwać to wszystko, abym to na pewno przeszukiwał, gdybym mógł, to by to zabrało mi ogromną ilość czasu. A tak jest w miarę spoko. Kleje bardzo warto zbierać. Wszystko, co daje klej, wszystko, co daje śrubki, warto zbierać, bo to jest bardzo potrzebne do modyfikacji broni. Jest tak. Krótki samoróbka karabin. Jeżeli chodzi o samoróbka, tak to się powiedziałem, jest to najbardziej uniwersalna broń w grze. Gdzie to jest? Z tej broni możemy zrobić dosłownie wszystko. Jak wygląda? No, wygląda tak. No jest to broń
typowa taka, wiecie, ze szmelcu zrobiona jakaś rurka, jakieś deski, jakiś sznurkiem przywiązane. Ja mogę to zrobić w ten sposób. A tu jakiś zamiast spustu jest jakaś śruba, tu też, znaczy wkręt. To mi się genialnie podoba ta broń. Dodatkowo, jeżeli chodzi o modyfikacje, to można zrobić z tą bronią praktycznie wszystko. Dobra. No bo i mam trochę dużo, nie chcę z nich korzystać. Do strzelby mam dość mało, do pistoletu mam dość dużo. Więc będziemy na razie z pistoletu korzystać. Tam bandyci atakują muzeum. Zaraz tam pójdzie. Na przykład stojący wentylator daje śruby. A to mówię, śruby i kleje są bardzo, bardzo potrzebne w tej grze, jeżeli chcecie modyfikować sami sprzęcik. Elementaty. Jakieś pudełko z kapsami jak najbardziej. Co tu bym chciał jeszcze powiedzieć? Mentaty to dragi, które nam ulepszają inteligencję, tylko już nic więcej w tym domku nie ma. Się zobaczę tutaj. Tu jest jak schody na górę, ale tam się chyba nie da wskoczyć. Kiedyś próbowałem i nie umiałem. Dobra. Idziemy teraz tutaj. Wyskakujemy. O, nie da się. Myślałem, że się da. Dobra. Idziemy tutaj. I jest tak. To jest inny tuman, co stoi na balkoniku. I on... O kurde! Strzelę mu w główkę. Boom! Nasz pieścio. I coś jeszcze jest. Szybko co miał przeciwnik. Koktajl motowy jak najbardziej. O, skórzany... ten... Skórzany ochraniacz na nogę. To jest fajna rzecz, która została dodana w tej grze. Mamy kombinezon skrypty, trzeba obrączkę śrubą, pokazywałem wam, okulary, bandany możemy mieć. Mamy kombinezon krypty założony, możemy sobie go ściągnąć, oczywiście nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby nasza postać biegała w... no, w majtkach i biustonoszu, albo w salach matygresie facetem. I mamy skórzane klęcze nogi, które po prostu możemy założyć na górę tego kombinezonu. I wygląda to całkiem spoko. Dodatkowe 5... Tak wygląda strzelanie TPP. Ale dostał fajnego heada. On do balkoni. Tutaj oczywiście dostajemy questa. To są, o, pistolet samoróbka. To jest na lewą nogę. O, i skóra motocyklowa też jak najbardziej. A, dwie na lewą nogę. Spodnie, kamizelka, skóra motocyklowa. Motocyklowa to jest co? Aha, no to zmienimy sobie nasz pancerzyk ze skóry na to. Tu bierzemy wszystko, co się da, bagnet, samoróbka, bandyc. No, może wziąć bieliznę, ale bielizna to nie chodzi właśnie o majciochy i ten, tylko o te, tak jakby taką piżamkę. To oczywiście nie będziemy wszystkiego zbierać, tych bandyckich ochraniaczy też nie. Coś trochę sobie pozbieram. I tak. Tutaj mamy questa. To jest muzeum, gdzie się skryli minę tumani. Oczywiście dostajemy pistolet laserowy na starcie. Z tego będę chciał trochę pokorzystać. Jeszcze tam gdzieś. To jest jeden z nieżyjących minę tumanów. Skórzany ochraniacz na lewą nogę. To mam na lewą nogę już, nie? Chciałem wam pokazać cały ten skórzany secik, ale nie mogę. Weźmiemy sobie... co sobie weźmiemy? Co chciałem zrobić? Niesiona Fedora, szczęście. Weźmy sobie. Dobra, i przypiszmy sobie muszkiecik na czwóreczkę. Jak wygląda ta Fedora? Spoko. Fedora. Co jest fajnego w tym karabinku? Możemy go ładować. I teraz załadowałem dzisiaj dwa naboje. To działa w ten sposób, że to nie jest tak, że mam dwa naboje w magazynku, tylko że wystrzelę raz, ale ze zwiększonym damage'em. I z tego karabinku, czy tam laserowy... dzidy laserowej, bo to jest dzida laserowa, nie ukrywajmy. Jest o tyle fajna, że... O, nie trafiłem. O tyle fajna, że możemy ładować, o tyle nie fajna, że trzeba ładować ze strzał. Na tym poziomie trudności widzę, wszystko pada od podstawowego strzału, więc nie ma się coś spinać. Coś jest, ale tego nie widzę. Dobra. O, coś tu leży. Bielizna, nabój bandycki. Bandycki
nie podobają mi się, jakieś rurki. Nie ma co tego zbierać na razie. Idziemy dalej, aby uwolnić mnie tumanów. Doładujmy sobie jeden pocisk. Muszę przyznać, że mi się mega podoba Fallout. Cieszę się, że na niego czekałem, bo... O, na boję do strzelby. O, jest skórzany chroniarz na lewą nogę. Piąty. Bardzo cieszę się, że czekałem na niego tak długo i że wyszedł. Znaczy, może nie... Nie cieszę się typowo z tego. Kolejna fajna rzecz, ten rewolwer. Pokażę wam go. Rewolwer. Rewolwer, tak. To też jest samoróbka. To wygląda tak. I też można z niego cuda robić. Na razie go nie podpisuję nigdzie. Więc tak, idziemy na dół. Możemy zobaczyć ładne malowidła, na przykład takie ładne płótka. Co tu mamy? Jakieś taśmy kojące, bo taką kolejną nie było potrzebne. O, jest, ustraszyło się. I to jest tak, kolejna fajna rzecz, że możemy albo otworzyć to za pomocą zamków, albo schakować terminal i to otworzyć. Oczywiście ja zawsze robię tak, że najpierw otwieram zamek, a jak już to otworzę, to hakuję terminal. Dla większego jest, po prostu na ten exp nie jest taki duży. No Jezus. Nie wiem tego otworzyć. Nie jest ten exp aż tak duży, żeby się na tym spinać, ale zawsze mnie to cieszy. Wyznając to rdzeń fuzyjny, on jest potrzebny później do questa, mi się nie będzie chciał wracać, tego też nie robimy. Idziemy po schodach na górę. Butelka, sprężynowiec, czaszki możemy wziąć. Medex. Idziemy dalej. Aha, bo też zacząłem mówić, a nie skończyłem na temat tego survivalu. Największym atutem tego, znaczy tego trybu przetrwania jest to, że mamy zwiększoną szansę na pojawienie się mamy zwiększoną szansę na pojawienie się jakichś legendarnych stworzeń, czy coś ten deseń. Czy rozumiem, że po prostu te stworzonka są mocniejsze, ale dają więcej luta. I jakiegoś fajniejszego luta na pewno. Zrobimy sobie tutaj razy dwa. I wypalimy typowi w plecy. Oczywiście nie trafię. Trzeba uważać, bo można dostać z granata w ryj. A nikt nie chce dostać granatem po ryju. O. Znaczy, nie tyle co z granata, co właśnie z tego, co tu wybuchło. Sprężynowiec, bandytskie skóry, to mnie interesuje. Nasz piesek jest ranny, możemy użyć steampaka. Aha, za późno to użyłem, no bywa. Ale nic ciekawego nie ma. A, no to jest ten karabinek, o którym wam mówiłem. Nie, aha. To było do wydawania poleceń naszemu psiakowi. Osobiście muszę przyznać, że jako nie lubię grać z żadnymi. Hello, my friend. Nie masz główki. I ciebie też trzeba. Przeżył? Dobry piesek. Nie denerwują mnie te psy po prostu. O, mam taką latarkę jeszcze. Jak przytrzymamy tab, która też jest bardzo fajna. Jest lepsza niż w poprzednich częściach. Dużo więcej daje. Dobra, znowu zmieniłem temat. Co do tego trybu przetrwaniowego, to poza tym jeszcze, z tym damage'em, tymi legendarnymi stworami, jest jeszcze tak, że... O, czy to jest automatyczny? Jest jeszcze tak, że wszelkiego rodzaju steampaki nas wolniej leczą. No tak samo chyba żarcie wolniej tam dłużej nas regeneruje. Oraz... Radaway'e. Działają dłuższy czas, potrzebują na zreganie nas.
Proszę bardzo. Dostałem SMS-a. Dość ważnego, ale nie jest do mnie skierowany. Muszę napisać tej osobie, co mi wysłała SMS-a, żeby napisała to złej osobie. A my wracamy do gry. W ogóle jak stoimy z czasem odcinka, bo 20 minut, to nie jest źle. Myślałem, że się rozgadałem bardziej. No i teraz dała jedna z dłużej healy. To są chyba wszystkie różnice. Takie są. Ja gram tutaj na normalu, że, bo wiem, co się będzie działo zaraz. I ta walka mogłaby trwać naprawdę długo. Dobra. Znaleźliśmy minę tumanów. Cieszę się, że mogę pomóc. Ale dziwną minę zrobiła ta babeczka. Nie do twarzy jej w uśmiechu. Zdecydowanie nie. Could work. It'll work, provided we sure. It can be powered. I'll help if I can. What? But we can't get. No i to właśnie potrzebujemy to rdzeń fuzyjny. Dobra. Jeżeli ktoś tego nie czytał, chodzi o to, że ci bandyci ich atakują cały czas, oni jakoś sobie muszą poradzić, nie wiedzą jak, a znaleźli na dachu tego wieżowca pancerz wspomagany, ale do pancerza wspomaganego jest potrzebne rdzenie fuzyjne, które tak szczerze mówiąc troszeczkę jest to wyciągnięte z tyłeczka, bo w poprzednich częściach Falloutu było tak, że te pancerze miały baterię atomową, która była w stanie wytrzymać 100 lat. To są rdzenie fuzyjne, które tak na dobrą sprawę wytrzymują chwilkę. Praktycznie dosłownie chwilkę. No, może nie tak dosłownie chwilkę, tak paręnaście minut. O, to jest nasz pancerz wspomagany. Jest coś znalazł, ciekawe co. O, jakiś dziennik. Tylko z kapsulami, to nie jest nic raczej przydatnego. Dobra. Wchodzimy do tego, ładujemy rdzeń fuzyjny? Co? Ja wziąłem ten rdzeń fuzyjny stamtąd. Niech mi się dawało, że powinienem mieć dwa, no ale dobra. Wchodzimy. Mam modyfikację, która troszeczkę zmienia tego czerwonego koloru. Normalnie by tam nie było. Tak wygląda środek. A co wspomaganego? Bierzemy działko. I tak to wygląda. No i robimy rzeźnię z przeciwników. Zejdźmy. Możemy się pobawić Watsem. Czemu nie? Tam mało procent mamy. Ale możemy sobie postrzelać, tak o. Żeby pokazać, jak to wygląda. Obroń się też chyba nagrzewa. Coś tam. Krząska to jest przywódca. Już kolejni biegną. Przeładujemy sobie za ten czas. Strzelam tym trybem, bo w tym trybie za Chiny nie wiem strzelać. Dlatego no, dużo łatwiej się po prostu strzela w ten sposób. Normalnie, szczerze mówiąc, jak grałem, to nie korzystałem w ogóle z minigana nad nich, bo zeskoczenie do nich w ogóle skończyło się tragicznie na trybie to właśnie przetrwaniowym. Robili po prostu sieczkę ze mnie. Zniszczyliśmy z przypadkiem ten. I szpon śmierci wyszedł do nas. Zabijemy tego bandyta.
mąż piersi zajmuje się naszym pieskiem, co trochę... Może wodą strzelić. Mały damage mi to robi. Korpus zresztą też. Stara nie będzie korpus. Jezu. Nie widać różnicy większej. Szpon śmierci jest mocnym przeciwnikiem. Przeładujmy. Ej, no biegnij! Co jest? Steampack? Ten szpon śmierci uciekł. Zabił jakiegoś przeciwnika. Ej, gdzie on jest? Tutaj. Jak widzicie, jest to dość trudny przeciwnik. Nawet mimo, że mamy minigana i pancerz wspomagany, nie było tak łatwo. A wieście mi na trybie przetrwania, gdzie wy mu robicie dwa razy mniejszy damage, a on was zabija na strzała, jest sporym problemem. A to jeszcze jakiś przeciwnik jest. Nie wiem czemu gra uznała, że już zabiłem wszystkich. Aha, dobra, jest. Nie uznała. O, możemy skórę motocyklową, skórzany pancerz. Zbieramy trochę lutu. Przyrzadłem, zrobiłem to znacznie szybciej niż... O, skórzany klasze prawą nogę. Znacznie szybciej niż sądziłem, że mi to zajmie. Bo jak wcześniej to grałem, to chyba przez 20 minut to męczyłem. Czy w sensie nie, że męczyłem całą tą walkę, tylko... Tyle mi zabrała próba, w której mi się udało. Coś tu jest do podnoszenia trochę. Za dużo tego nie ma, ale coś tu zebraliśmy. Krząstkę muszę znaleźć. Miał chyba karabin myśliwski? Jeżeli dobrze pamiętam. To jest bandyta. Bandyta. Bandytą. Krząstka był gdzieś tutaj, nie? Kurde, no. Nie widzę. Nie da się przesunąć. Coś leży? Nie? To? Z bandyta. Kurde, no gdzie ten facet zniknął? Bandyta, bandyta... O, jest krząstka. W ogóle. Na pierśnik. Też całkiem fajny. A nie, jakiś pistolet miał, steampack. No, no to szczerze powiedziawszy, to nie mieli tego, co dokładnie chciałem. Możemy przeładować jeszcze. Minigańca. I go schować. I zniszczyli nam lewą rękę. Możemy oddać kwestiorkę na szybciocha. Ciekawe, czy powiedziałem chociaż połowę tego, co chciałem. Pewnie nie, bo mówię jak zwykle mega chaotycznie. Gdzie on? Oddajemy questa. That was a pretty amazing display. The feeling's mutual. Listen. Dobra. Nie ma za co. Pewnie ufuzyjne do tego karabinku. Nie ma problemu, dołączymy. Mów dalej. A trochę przewijam tą fabułkę, bo też nie chcę, żeby było za dużo spoilerów w tej części. To jest quest, powiedzmy, dość główny mimo wszystko, bo nie da się posunąć głównej fabuły bez niego. Z tego co kojarzę, inaczej wszystko wygląda, co nie? Taki punek, Pip-Boy inaczej. Dąż do Prestona Greveya w Sanktuarium. Dobrze, mam Boston, Diamond City. Idziemy do naszego Sanktuarium. Jeszcze bym chciał wam pokazać. Jestem pewien, czemu musiałem wychodzić z tego. Jeszcze krótki pokazik w Sanktuarium. Jest oczywiście szybkie przenoszenie, możemy w ten sposób się przenieść do sanktuarium.
O, grubas. Jedna z ciekawszych broni, która została wymyślona w Falcie Trójce, czyli po prostu miotacz mini-atomówek. Nie da się normalnie wyjść z... To jest, że tak powiem, główne... Coś tu znalazł. No, nieważne. To jest robocik, który mówi tam swoje imię, w sensie mega podoba. Fajny bajerek. No, jedną z głupszych baz jest właśnie to. Możemy tutaj budować różne rzeczy. Tak na szybciocha wszystko pokażę. Nie będę wszystkiego dokładnie omawiał, ale chcę wam pokazać. To jest stanowisko pancerza. Tylko w nim możemy wyjść z tego. Co jest troszeczkę upierdliwe. Ale tak, możemy wsadzić mu tą rękę. Aha. Możemy wejść tak, na stanowisko. Tu są jakieś śmieci, możemy schować wszystkie śmieci jednym kliknięciem. I cały warsztat, czyli stanowisko pancerza, płatne, rusznikarz i warsztat, wszędzie wszystko to mamy. Oczywiście w zakresie tego, jak to się nazywa, no tego obozu. Możemy tutaj stworzyć i mamy tutaj cały nasz pancerz, tak. Możemy modyfikować różne rzeczy za pomocą. Tu widzicie jakieś materiały inne, reflektory, no po prostu wszystko. Trzeba także ponaprawiać to wszystko, kosztuje trochę stali. Jestem do końca pewien, ile tej stali w tym momencie mam. Ale możemy na przykład naprawić tą rękę, dzięki czemu możemy sobie zamontować, co jest takim spoko. Oczywiście jest animacja, że nasza postać się tam kręci jakieś śrubki przy nim. Też ciekawą opcją jest na przykład to. I tak wygląda nasz pancerz bez niczego. Możemy chyba do niego nawet wejść. W tym wypadku. Tak, wejdźmy. Szczerze powiedziawszy, całkiem nieźle wygląda ten pancerz. I nasza głowa wystaje przy tym. Żeby... Aha. Nie mamy światełka. To jest trochę minusem. Sprint, sprint! Yeah! No. Ale widzicie, rdzeń pancerza jest już na wyczerpaniu. Jest trochę lipa. Ale bywa, jest, odsuń się. No, wyjdźmy z tego pancerza. Aha. Muszę tak podejść. No. Ładnie. Wsadzamy z powrotem trzy części. I tak. Ja wam chciałem pokazać cały ten. Secik skórzany, bo mi się podoba, ale. No nie mamy całego, niestety. Nie mamy prawej nogi i klaty, że tak powiem. Strój letni. Aha, strój tułacza. No, no okulary. No nic. Tak wygląda nasza postać. Muszę przyznać, że całkiem ciekawie. Podoba mi się po prostu ten strój. Jest taki trochę do Mad Maxa podobny. To jest tak. Pasowania rusznikarska. Stróżmy sobie coś. I tutaj jest na przykład, weźmy pod lufę. To jest dobre. Właśnie, możemy zmodyfikować sobie, że tu mamy lufy różne. Jakieś celowniki, jakieś modyfikacje wylotu. Coś z ten deseń. Nie. Właściwie nie służę do kastetu, lepsze jakieś ostrza. Takie fajnie wygląda. Klucz do kół jest fajny, możemy z niego zrobić topór. No i not, nie? I jest tak. Na przykład jeżeli chodzi o jakieś komory zamkowe, to zmniejsza damage, szybkość, lufy długie, krótkie, kolby, celowniki, jakieś lunety, kolimatory, wyloty, hamulce, tuniki. I... Aha, właśnie nie wiem, co to może się robić. Aha, możemy dłużej ładować. Jakieś takie inne lufy. Kolby. I karabin, samoróbka. Możemy z tego zrobić praktycznie wszystko. Możemy zmienić, powiedzmy, zrobić tą broń na amunicję 45. Zwiększony damage, dużo. Możemy zrobić go automat, szybkostrzelny, wolnostrzelny,
zadając duży damage, możemy rufy zmieniać, obcięta, krótka, jakaś tam długa, długa preferowana, długa gwintowana. Kolby, możemy z niego zrobić pistolet w bardzo prosty sposób. Pistolet, broń automatyczną, snajperkę, możemy dać duży magazynek, mały magazynek, bębenek. Z celowników możemy mu dać nie tylko jakieś kolimatory, właśnie lunety. Tutaj widzicie noktowizją, po prostu ze śledzeniem jakimiś właśnie tłumikami, z bagnetami, no po prostu broń można ogromnie modyfikować. Mi się to mega podoba. Oczywiście każdą broń można modyfikować, ale w niego można zrobić wszystko. Od pistoletu, przez jakieś automaty, przez jakieś no niesamowite rzeczy. Tego chyba nasz. A, tym też możemy zmienić się naboje. A takie, które strzela zawodowy krawi snajperski. To jest dość podobne do modyfikacji, ta broń. Też możemy mieć lunetę, co ciekawe. No i ten pistolet, co ciekawe. Nie chcę go przetwarzać. Kolejne ciekawe w jednym zdaniu. Fajnie się zmienia wygląd jego. Aha, bo jest na komowie. Na lufę mi chodzi. Krótka lufa, długa, długa, lekka. Jakieś uchwyty fajne. Długi magazynek. To też jest coś, co nie bardzo w ogóle mega, nie wiem, cieszy? Mega mi się to podoba na pewno. Może zrobić. Bardzo lubię takie bajery. I ten pistoletem cały czas biega, mimo że jest taki średni. To już przeszli nasi ci. To jest procedura rusznikarska. Możemy oczywiście tak samo upgrade'ować nasze sprzęty, które też się trochę różnią. Nie aż tak bardzo, ale trochę. Może jakieś kieszenie, jakieś poduszki. Kombinezon jest trochę mało. Jakieś ocieplanie i tak dalej. Ale jest, co jest bardzo fajne, co mi się bardzo podoba. I ostatnia rzecz, którą można zrobić, to jest to warsztat. Jesteśmy w warsztacie, to nam się ekran zmienia tak. I możemy na przykład przetworzyć te opony. Możemy usunąć te ruiny, ten domek. Wycieraczkę, posuną wycieraczka, te ruinki. To oczywiście jest to modyfikacja tylko w danym tym. Potrzebujemy do niektórych rzeczy odpowiednie talenty. Do niektórych nie potrzebujemy. Widzicie tutaj, że nic nie dodawałem jeszcze żadnych talentów, ani nic, ale pokażę wam jeszcze, jak to będzie wyglądało. Możemy latarnie. Bardzo dużo rzeczy możemy tutaj też zniszczyć. Oczywiście teraz zniszczę tak o zadowolenie nam spadło. I co na to możemy budować? Od rzemiosła, na które potrzebujemy, jak widać, burmistrza. Po jakieś sklepy, na które też potrzebujemy jakiegoś burmistrza i tak dalej. Przez zasoby, wody, pompy wodne, oczyszczalniki. No jest po prostu tego bardzo dużo. Żywności. Jakieś te... A czym się pojawia? Jakieś marchewki, kukurydzo, jakieś takie pierdołki. Jakieś placówka zbieracka, krytule braminów, dzwonki, syreny. No jest tu ogromne umocnienia, możemy budować takie wieże strażnicze, wieżyczki najróżniejsze, reflektory, pułapki jakieś takie z miotaczami ognia, elektryczność, czy wiadomo, jakieś generatorki, tak, żeby to wszystko, wiatrak, żeby to wszystko zasilało, jakieś takie złączniki, światła najróżniejsze, żeby było jaśniej. Jakiś nadajnik radiowy, kulturacyjny, jakieś terminale, głośniki, a nawet, znaczy dobra, dekoracje, no wiadomo, jakieś takie pierdoły, też to mi się podoba dość mocno. To jest, o, szafa grająca, taka kosmiczna. Znaki jakieś, meble, jakieś łóżka oraz budynki. Możemy zrobić na przykład gotowe elementy, możemy poskładać, nic nam nie szkodzi na stoi na przeszkodzie, żebyśmy poskładali z pierwszych elementów, co tylko nam się podoba, ale możemy na przykład zrobić sobie gotowe elementy. Jedziemy. Duża chata. 40 drewna, 20 stali. Bum. Proszę. Nie?
Wychodzimy z tego. I proszę, mamy chatkę. Stworzona chatka. I możemy po elementach różnych włożyć dużo ciekawsze elementy, takie właśnie większe, jakieś takie chatki z balkonami, jakieś wieże, wszystko. Zrobić sobie bazę, jak tylko nam się podoba. Całkiem spoko, jak dla mnie. Podoba mi się to. Nie jest to przymusowe. Jest to bardziej dla chętnych. Nie jest to takie, że nam to nie wiadomo jak pomaga w grze. A jest to całkiem spoko. I mi się to podoba. W ogóle widzimy, że ktoś wali wentylator młotkiem. Jak najbardziej spoko. Jeszcze ostatnią rzeczą, którą chciał wam pokazać w tym, to dodam w końcu ten level. Jak wygląda dodawanie levelek? No, wygląda to tak, że wszystko to, co wam pokazywałem na początku, możemy sobie dodać. Oczywiście tamte niektóre rangi mają jakieś ograniczenia, na przykład 13 poziom. No i oczywiście to odpowiednią ilość siły. Co level dostajemy jeden perk, to możemy spożytkować na cokolwiek chcemy, jeden rang jakiegokolwiek spora, do którego ma, znaczy perka, do którego mamy możliwość. Albo na przykład możemy zwiększyć sobie percepcję o jeden. Docierdzić wybór, boom, mamy więcej percepcji. Jeszcze jednej rzeczy zapomniałem wam pokazać. Tam, gdzie spotkaliśmy pierwszy raz tego typa, z którym gadaliśmy o tym. Jak odbiliśmy w tym muzeum, to tam właśnie na stoliku był babelhead z percepcją. Chciałem wam pokazać, ale zapomniałem. Jak byście grali, spróbujcie poszukać. Dobra. Fajne jest to, że nie trzeba się żegnać z tym, już po prostu odchodzimy, podchodzimy, gadamy. Fajna rzecz, fajna zabawa. Już muszę przyznać, że ostatnio miałem taką akcję, że chyba ze Straxem miał questy dla mnie jakieś. I mi się zablokował na dachu. Tego. I musiałem dobudować schodki tutaj, żeby po nim wejść i dać mu quest. To było troszeczkę dziwne. Ale dało się to rozwiązać, co było też fajne. Tak w ogóle tutaj jest nasz dom sprzed wojny. Jeżeli ktoś ogarnia więcej fabułę, to wie o co chodzi. Tutaj był specjal. I go trzeba podnieść właśnie przed... znaczy po wyjściu z bunkra. W ogóle fabuła jest niestety taka, że nasza postać została zahibernowana i wypuszczona po tam 210 latach bodajże i wychodzi na powierzchnię i szuka swojego syna, który został jej porwany. No i to tak mniej więcej tyle w tym odcineczku. Jak mówię, nie jest to mój dokładny ten gra, w którą gram normalnie, że tak powiem. Jest to dość mocne cofnięcie się do tyłu. Chciałem wam pokazać ten etap po prostu, bo mi się dość mocno podoba. Jak wygląda strój letni? Moja postać wygląda trochę jak mulatka, a tak naprawdę ma prawie najjaśniejszą skórę z możliwych. Co, nie kamizelka? Patrzcie, ona ma ochronę na nogi. I czekajcie, jak ona ma ochronę na nogi, to mogę jej dać na rękę? Hello. Fajne. Jak dam na nogę, to już jest strzał, sukienka ściągnie. No. Dobra, to w takim wypadku tyle. Pokazałem wszystko, co chciałem. I w następnym odcineczku może pokażę moją aktualną grę. Mam nadzieję, że powiedziałem aż połowę tego, co chciałem powiedzieć i było to w miarę poukładane. Jeżeli chodzi o to, znaczy jeżeli chciałem, planowałem pokazać moje pierwsze wrażenia, zrezygnowałem z tego, bo samo 35 minut trwało stworzenie postaci przeze mnie, potem było bardzo długo fabularki, naprawdę nic się nie działo zbyt ciekawego, jeżeli chcecie, to możecie to zobaczyć po prostu na innych kanałach, których pełno ludzi to pokazywało, ja wam pokazuję to. Wydaje mi się to ciekawe, bo i jest jakaś taka szlanka i właśnie walka ze szponem śmierci, działko obrotowe, co się tam dzieje, coś jest ciekawego, trochę tą fabułę pominąłem, no ale bywa. Pokazałem wam trochę elementów. Aha, jeszcze jest jedna rzecz, której wam nie pokazałem. To właśnie, jeżeli chodzi o crafting. Jeszcze jest z craftingu, są jeszcze dwie rzeczy, ale jednej chyba tutaj nie ma. A mówię tutaj o stanowisku kucharskim. Możemy sobie robić jedzonko.
plusem takiego jedzonka jest to, że nie dość, że jest lepsze, robienie go daje nam expa, to jeszcze daje nam dodatkowe bonusy i nie robi nam radiacji, co jest też bardzo przydatne. A skrobia warzywna jest o tyle fajna, że można ją zamienić na 5 kleju. Tutaj się jest bardzo przydatne do robienia. Tego kleju jest naprawdę momentalnie bardzo mało, a się przydaje. Klej i śruby, to chyba najbardziej takie do wszystkiego, do każdej modyfikacji się praktycznie oni przydają. Więc warto sobie to zachować. No to było tyle w tym odcinku. 45 minut, nie najgorszy czas. Wiedziałem, że pierwszy odcinek będzie dłuższy z tej gry. Jeżeli ktoś się zastanawia nad kupnem tej gry, to bardzo polecam. Ja oczywiście jestem fanem wszystkich części Fallouta. Prawie wszystkie przeszedłem dwójki, jedynki. Tak naprawdę. Dwójkę grałem bardzo mało, jedynkę trochę to już pograłem, po prostu nie przeszedłem. Zacząłem w ogóle od Tacticsa, Fallouta Tactics, moją przygodę, który mi się mega podobał. I później po prostu jeszcze poprzednie Fallouty. Już tak mniej mi się po prostu podobało. Tactics mi się mega podobał, to jedynka, jedynka mi się nie podobała, tylko nie przeszedłem. Później odświeżyli mi serię właśnie trójką, trójka mi się spodobała. No właśnie później był New Vegas, który też był bardzo fajny. Niektórzy uważają, że był lepszy niż trójka, mi się trójka bardziej podobała. Aczkolwiek New Vegas miał trochę bardziej, był bardziej rozbudowany, nie miał więcej wszystkich elementów i się fajnie do niego wraca po prostu. Ja mi się bardzo podobało w trójce fabuła, dodatkowe questy, który był mega. Oraz klimat. Klimat był w trójce mega, mega fajny. W tej grze, co można jej zarzucić? Troszeczkę grafika jest taka. To nie jest do końca ten cel shading, ale jest troszeczkę pastelowa ta graficzka. Nie jest taka mroczna, taka ponura, szarobura, z przecieknięciem żółci, brązu. O, Concord, to jest Concord. Aha, z miniganem. Oczywiście też możemy grać z miniganem, jak najbardziej. To takie tej szaroburości nie ma. Ale jest fajne, jest dość mocno zoptymalizowane, bo wygląda to mega, a ja to nie jest na najwyższych ustawieniach, jest to na wysokich, nie na ultra, a to nagrywam jeszcze i dalej mam tak jeszcze powyżej 30 FPS-ów momentami, troszeczkę spada, ale nie jest źle. Grafika jest ładna, gra jest mega rozbudowana, bardzo mi się podoba i crafting, i strzelanie, feeling strzelania jest mega fajny. Jedynie to, co mnie wkurwia, to ten jebany pies, który cały czas mi wchodzi w drogę i mnie blokuje. I ja gram w głównej części, to odkryłem, jak go zostawić po prostu tutaj. Jak po prostu polecenie, zostań. Zostań. Nie. Zostań. Nie. Trzeba dać, rozmawiaj i odpraw. I niech czeka w sanktuarium. I tyle. I on tutaj stoi. Jak wybudujemy mu budę, to on będzie siedział w tej budzie. Tylko fajną opcją psa jest to, że możemy dać wymianę. On bardzo dużo podnosi. Ale mnie bardzo denerwował. I ja się nie będę grał ani z psem, ani z żadnym innym towarzyszem. Oczywiście jak ktoś lubi, to można, bo podobno nie jest tak źle, jak mogło być. Dużo osób ludzi chwali tego psa. Mnie on wkurza strasznie. Tak samo z tym systemem rozwoju postaci. Dużo ludzi narzeka na ten. Mi się dość podoba ten specjal. Co prawda nie ma tych perków, nie ma skillsów. Jest to, powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie mniej RPGowe, a bardziej zręcznościowe są te walki. Ale no, fajne są. No po prostu mi się bardzo to wszystko podoba. No i tyle. Grę polecam każdemu i fanom post-apo, fanom RPG-om, fanom strzelanek, ludziom ciekawych, dobrych gier. Jest naprawdę dobra gra, nie jestem w stanie powiedzieć dużo o głównej części fabularnej, bo po chyba 15 godzinach dalej jestem na tym samym etapie, jeżeli chodzi o główną fabułę. I cały czas eksploruję. Robię dodatkowe rzeczy jakieś, jest kupa tego do roboty po prostu, prawie, znaczy prawie, jak w Skyrimie,
Nie, znaczy rzecz, która mi się nie podobała w Skyrimie, to była pod, nie powtórność niektórych lokacji. Bo na przykład biegnę sobie po głównej mapie, patrzę, jeszcze jakiś zameczek, wchodzę, czyszczę, przeglądam, a po jakimś czasie mnie tam wysyła jakiś quest. Albo wysyła mnie drugi quest znowu trzeci raz do tego samego. To mnie trochę denerwowało, widzę, już trochę przycina. Może to być spowodowane, że mało miejsca na dysku, co myślę teraz. Bo już ten odcinek trwa 50 minut, bo od parunastu minut, od paru minut, parunastu pierdzielę, bez sensu. Więc tak, bardzo mi się podoba. Na pewno jeszcze zobaczycie na moim kanale coś z niego. Na pewno coś z Hearthstone'a zobaczycie, bo mimo mojej, znaczy, znowu zrobiłem przerwę od Hearthstone'a, bo wychodzi nowy dodatek, więc ja nie wiem, czemu przestałem nagle mieć ochotę na Hearthstone'a i jakoś nie gram w niego. I znowu nie będę kojarzył w ogóle mety i nie miał grać i wyjść z 15 rangi. Tam chyba z 20? 18, nie, na 18 randze stałem na filmie, tak nie przestałem nagrywać, troszeczkę wbiłem więcej, ale niewiele. W ogóle jeszcze dwa odcinki chyba czekają na was, których nie wrzuciłem w momencie nagrywania tego, co teraz robię, tego Fallouta. No tyle, myślę, Hearthstone Fallout będzie teraz na tym, aktualnie na odcinkach, czy będą odcinki na kanale. Zobaczymy, czy coś jeszcze się pojawi. I dobra, to jest wszystko. Komentujcie film, oceniajcie, subskrybujcie, jeżeli subskrybujcie kanał, jeżeli wam się podobał filmik. A ja was zapraszam do kolejnych filmów, i innych serii, i do innego wszystkiego. Do zobaczenia, pa pa!